Przypomnijmy, między Warką a Radomiem PKP Polskie Linie Kolejowe budują drugi tor. W połowie sierpnia Karol Jakubowski, rzecznik PKP, informował, że przywrócenie ruchu pociągów między Warką a Radomiem po jednym torze planowane jest w grudniu. W termin ten nie wierzy poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. Przypomnę, brakuje dwóch wiaduktów, dwóch mostów na dwóch rzekach i brakuje również sieci trakcyjnej. Nie ma wybudowanych torowisk. To wszystko powoduje, że ta linia kolejowa jest opóźniona. Jakby tego było mało, PKP PLK po prostu ściemnia, ośmiesza mieszkańców Radomia, mówiąc, że przecież w grudniu pojedziemy nową linią kolejową. Poseł Koalicji Obywatelskiej w związku, jak twierdzi, z ogromnymi opóźnieniami, wystąpi z wnioskiem do Najwyższej Izby Kontroli. Ponieważ opóźnienia są ogromne, ta inwestycja jest prowadzona niechlujnie, z opóźnieniami, dziś, szanowni państwo, występuje do prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pana Mariana Banasia, z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w PKP PLK, oraz Ministerstwie Infrastruktury i u wojewody mazowieckiego, który ma wykupić nieruchomości, a według moich informacji jeszcze kilkaset nieruchomości nie zostało w ogóle rozpoczętych procedur wykupienia pod budowę tej linii kolejowej. Przypomnijmy, zakończenie wszystkich prac na kolejowej ósemce jest planowane w drugiej połowie 2021 roku.